Hej, cześć, witam w poniedziałek, poniedziałkowy wieczór w zasadzie. Turan zjechał z warsztatu, była jazda próbna, umyłem osłonę pod silnikiem, założyłem ją po jeździe próbnej, żeby zobaczyć, czy tam nie ma wycieków. Wydaje być się wszystko w porządku, przynajmniej na chwilę obecną, ale podczas jazdy coś stuka. No i tak chodzę, szukam, co tu może stukać. W zawieszeniu wszystko przejrzane, nigdzie nie ma luzów. A na zakrętach gdzieś tam i na dołkach stuk, 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 stuk. No teraz posłuchajcie tego. Przy ruszeniu drzwiami. Dobra, trzeba ściągnąć tapicerkę z drzwi, zobaczyć, co tak stuka. To rzeczywiście jest wkurzające. Może nie jest to jakaś poważna usterka, ale na dłuższą metę może irytować. No, mam ściągnięty panel boczny. No i co? Nadal stuka. Czyli coś pod tą płytą. Tutaj widać, że brakuje co najmniej trzech albo czterech śrub od tej bocznej płyty. No ale to nie jest przyczyną. Coś tam musi być zostawione w środku. Albo luźne, albo coś po prostu ktoś jakieś narzędzie zostawił, wymieniając na przykład podnośnik szyby, bo najprawdopodobniej to było tu robione. No, muszę wam to pokazać, bo byście mi nie uwierzyli. Na słowo pewnie. Widzicie? Jest zostawione jakieś narzędzie z rączką. Wygląda, nie wiem, jak taki chwytak magnetyczny albo coś takiego. Dobra, spróbuję tą płytę odgiąć tutaj dołem i to wyciągnąć. Widzicie, jakiego kabana tam znalazłem? Chwytak magnetyczny, tak jak myślałem. Zostawione w drzwiach, to sobie stukało. I teraz co? Należy mi się 10% znaleźnego? No chyba się należy, nie? Cześć, trzymajcie się. O, aktualizacja jeszcze. Nie działa nam przycisk podnoszenia, opuszczenia szyby. Znaczy sama szyba, mechanizm działa. Z panelu kierowcy działa. Opuszcza, podnosi, natomiast tutaj milczy. Nie wiem, czy jest przycisk, sam przełącznik uszkodzony. Muszę zamienić stan tych drzwi najprawdopodobniej na próbę, żeby to zobaczyć. No kostkę wpiąłem, wszystko jest pozapinane, a nie działa. Sposobem ciemno się zrobiło, miała być szybka robota. Nie wyciągnąłem tamtego przełącznika z tamtych drzwi, bo jakoś siedzi mocno i przy moim szczęściu pewnie jak go wyciągnę, to i tam nie będzie działać, więc rozebrałem ten, wyciągnąłem tą płytkę i no jest uszkodzony po prostu ten przełącznik. Jak tutaj te piny podociskam, jakoś poruszam, to ta szyba zaczyna jeździć w górę i w dół. Dobra, przełącznik jeszcze do wymiany w takim razie. No i to chyba wszystko. Mam nadzieję.